Rafał Witek, przedszkole imienia Barbary Wiewiórki. Ilustracje Aleksandra Fabia. Wydawnictwo Bajka. Nadszedł czas, by 5-letnia Malwina poszła do przedszkola. Jest tylko jeden problem, znany pewnie wielu rodzicom. W żadnej placówce nie ma już miejsca. Poza jednym przedszkolem. Poza przedszkolem imienia Barbary Wiewiórki. Tam jest miejsce nie tylko dla dziewczynki, ale dla dzieci najróżniejszych gatunków. Należą do niego na przykład małe koty, małe jeże czy małe psy. Przedszkole mieści się w parku w 6. alejce między krzakami. Wejście do niego najszybciej znajduje oczywiście Michalina. To historia już dla dzieci najmłodszych do wspólnego, głośnego czytania. Nadaje się do tego świetnie, bo składa się z krótkich opowiadań, napisanych językiem prostym i w tej prostocie bardzo ujmujących. Każdy z nich to opowieść o przedszkolnych zabawach, o tym, w co i jak lubią się bawić różne dzieci, o przyjaźni z mchem oraz o tym, kto i kiedy lubi się przytulać i dlaczego czasami sobie tego nie życzy. W przedszkolu imienia Barbary Wiewiórki potrzeby wszystkich są ważne, a wszystkie gatunki sobie równe.